jestem przekonany, że każde uczucie, każda emocja też ma swoją częstotliwość. Tylko że to jest częstotliwość już o tak wysokich parametrach, że my tutaj nie jesteśmy w stanie tego przeliczyć. Emocji nikt nigdy nie pomierzył, nikt nigdy do końca nie skalibrował i nie skatalogował. Nie wiemy, gdzie jest przejście pomiędzy apatią a poczuciem winy, od jakiej częstotliwości zaczyna się entuzjazm, jaką częstotliwość ma radość i wreszcie jaką częstotliwość ma miłość, bo ona też ma swoją częstotliwość. Thank you.